Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Jak Wikipedia zmienia świat. I dzisiaj ponownie spotykamy się z Natalią Szafranko-Zakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby pomówić o społeczności wikipedystów i wikipedystek. Tak, czyli o najciekawszym elemencie Wikipedii, bez którego Wikipedia nie mogłaby istnieć, rosnąć i zmieniać świata. No, to, że bez ludzi jakiś projekt nie może istnieć, to jest dosyć m, oczywiste. Tak? Każdy projekt bez ludzi, no, nie, może nie każdy, ale, ale wiele projektów by się nie udało. Natomiast w Wikipedii społeczność m, rządzi się zupełnie innymi prawami niż gdziekolwiek indziej. E, kontakty pomiędzy wikipedystami i wiki, wikipedystkami są bardzo specyficzne, bardzo ciekawe, e, są przedmiotem badań, nawet naukowych. I o tym właśnie mm, chcę zapytać. O to chcę zapytać, e, ilu nas jest na przykład? Ile jest Wikipedystek, ile jest Wikipedystów w polskiej Wikipedii i w ogóle na świecie? To jest bardzo trudno policzyć, dlatego że Wikipedyści, Wikipedystki nie mają nawet obowiązku zakładania konta. Poza tym to jest 20-letni projekt, więc osoby pojawiają i się, odchodzą. Wiemy na pewno, że mamy więcej niż 60 milionów zarejestrowanych kont na całym świecie. Natomiast oczywiście nie zawsze wiemy, czy to są indywidualne osoby i nie zawsze te osoby są aktywne. Na całym świecie aktywnych wikipedystów miesięcznie jest około 200-250 tysięcy. Natomiast w polskiej wersji językowej takich osób, które wykonały przynajmniej jedną edycję w ciągu ostatnich 30 dni, są 4 tysiące. Czyli już takie przyjemne miasteczko z tego może być. No, bardzo dużo ludzi. To tylko tych, którzy w ciągu ostatnich 30 dni coś zrobili, tak? wykonali edycję. Tak, a nie każdy edytuje co miesiąc. Niektórzy edytują w takich skokach, że na przykład edytują aktywnie w jakimś tygodniu, potem przez trzy miesiące mają przerwę, potem wracają. Są też tacy, którzy edytują codziennie. A więc ten stopień aktywności jest bardzo różny, dlatego trudno tak powiedzieć, ile tych wikipedystów, wikipedystek w danym momencie jest, natomiast jest bardzo dużo i wbrew temu, co się uważa, wcale nie jest tak, że Wikipedia się boryka z, ze spadkiem tych. Mm, tych ludzi. Rzeczywiście był taki moment, że liczba wikipedystów wikipedystek zaczęła spadać, ale to było już parę lat temu, i od tego czasu trwa stabilnie, czy nawet jak teraz, w ostatnim czasie zaczyna bardzo ładnie rosnąć. A czy nie powinniśmy mówić raczej o wikimedianach i Myślę, że to jest. Wikimediankach. Tak, to jest osobny, osobny temat, bo rzeczywiście oprócz tego, że istnieje Wikipedia, w której można dodawać treści, o którą można dbać technicznie i tak dalej, no to istnieje jeszcze szereg innych sposobów, w jakie można Wikipedię wspierać poprzez uczestnictwo w tak zwanych projektach Wikimedia, czyli takim rodzeństwie Wikipedii. I można oczywiście do Wikipedii dodawać zdjęcia, ilustracje, diagramy, no bo to są rzeczy super potrzebne w encyklopedii. Więc mamy osoby, które um, działają w ten sposób, edytują taki magazyn, repozytorium, zbiór wiedzy Wikipedii, który się nazywa Wikimedia Commons i tam zamieszczają multimedia. To mogą być zdjęcia, czy tak jak Ty, bodaj się, mogą być podcasty, nagrania z ludźmi, audiobooki, różne rzeczy, których Wikipedia e, potrzebuje. Mogą być też osoby, które się e, zajmują na przykład tworzeniem. Wokół Wikipedii takiego wolnego słownika, tuż obok. I to też są wikimedianie. Dlatego tak, można mówić o wiki wikipedystach i wikipedystkach, ale też wikimedianach i wikimediankach. Powiem nawet więcej, na rzecz Wikipedii można działać w ogóle nie edytując i w ogóle nie tykając klawiatury, dlatego że Wikipedia oprócz tego, że jest sobie stroną internetową, to jest jeszcze taką... Nie chcę powiedzieć instytucją, ale taką platformą współpracy z różnymi instytucjami, na przykład kultury. I można samemu nie edytować, ale można na przykład szkolić pracowników i pracowniczki instytucji kultury z tego, w jaki sposób oni mogą wzbogacać Wikipedię i na przykład traktować Wikipedię jako miejsce do udostępniania zdigitalizowanych zbiorów. Albo można działać na rzecz Wikipedii w ten sposób, że można coś tłumaczyć, jakieś materiały i tak dalej. Więc. Bardzo dużo rzeczy można zrobić, dlatego też tym bardziej trudno jest tę społeczność całą policzyć, bo być może można powiedzieć, że takimi, może nie wikipedystami czy wikimedianami, ale przyjaciółmi Wikipedii i Wikimedii są osoby, które nawet nie wykonują żadnej edycji w danym momencie. No a tych zajęć jest bardzo dużo, bo można też na przykład przeglądać nowe hasła czy nowe edycje, sprawdzać czy nie ma w nich wandalizmów. Można programować w wikipedii, można no. Dużo rzeczy, po prostu. Można tak. nie tylko przecinki poprawiać, prawda? A ostatnio największą popularnością chyba cieszy się projekt Wikidata. Tak, to jest też jeszcze, mówi się o tym, że to jest przyszłość Wikipedii, czyli to jest taki projekt, w którym gromadzone są informacje na zupełnie innej zasadzie niż Wikipedii. Dlatego, że Wikipedia jest już olbrzymim zbiorem wiedzy, ale na pewne pytania nam wprost nie odpowie. To znaczy, gdybyśmy sobie postanowili odpowiedzieć na pytania, jakie są a, Największe miasta, w których burmistrzami są kobiety, i chcielibyśmy dostać listę tych miast od największego do najmniejszego, albo gdybyśmy chcieli mieć galerię obrazów, na których artysta namalował swoją żonę, i chcielibyśmy mieć ją żonę od najstarszego do najnowszego, no to pewnie da się to jakoś zrobić w Wikipedii, ale trzeba by było samodzielnie te informacje poszukiwać i uporządkować. Natomiast mamy Wikidane, czyli taki projekt, który mogą czytać nie tylko ludzie, ale też mogą ją czytać komputery i dla nas ten, tę bazę danych, właśnie wiedzy porządkować, odpowiadając na takie pytania. Co więcej, Wikidane odpowiadają też na bardzo ważną potrzebę Wikipedii, czyli taką, że no, mamy 300 wersji językowych Wikipedii, które zajmują się opracowaniem tej samej wiedzy. I to jest tak, że jeżeli mamy hasło o, nie wiem, miastach. I zmie, zmienia się, i nadchodzi nowo, nowa kalkulacja liczby mieszkańców tych miast. No to część wersji językowych sobie to aktualni a część nie, zależnie od tego, jak właśnie społeczność mają aktywną. W związku z czym fajnie by było mieć takie centralne miejsce, gdzie w jednym miejscu zmieniamy tę liczbę mieszkańców na podstawie nowego źródła i hiup, we wszystkich wersjach Wikipedii to się zmienia. No bardzo logiczne. Tak. No dobrze, ale wróćmy do społeczności. Koniecznie, to jest najciekawsze. <laughs> Kim są? Wikipedyści, wikimedianie. Tak. To jest y, ogromne pytanie, dlatego że pewne rzeczy o nich wiemy, pewnych rzeczy o nich nie wiemy. To jest, jak już mówiliśmy, olbrzymia rzesza ludzi, y, i na, y, jakby tę społeczność się bada, i tę społeczność się pyta o różne, o różne rzeczy, natomiast oczywiście nie da się zbadać wszystkiego. Mamy różne statystyki. Wiemy, że średni wiek wikipedysty to 32 lata, że 60% wikipedystów, wikipedystek ma wyższe wykształcenie, natomiast y, to są, oczywiście, to są oczywiście liczby, ale bardzo trudno je rozciągnąć na całą populację wikipedystów i wikipedystek. Ja myślę, że z mojego doświadczenia i z mojej pracy z tej społecznością wynika, że to są ludzie, których, którzy są, cechują się ogromną różnorodnością pod względem zainteresowań, poglądów, wieku, czasem też pod względem motywacji i, to, i kompetencji. I to jest bardzo dobrze, dlatego że Wikipedia potrzebuje tak różnorodnej pracy, że różnorodność tej społeczności jest jedną z jej największych, największych zasobów. Dlatego, że żeby Wikipedia była neutralna światopoglądowo, potrzebuje ludzi o bardzo różnych poglądach, po to, żeby nawzajem dbali o, o neutralność. Jeżeli Wikipedia ma dobrze działać, to potrzebuje i osoby, które napisze wspaniałe, długie, medalowe hasło o, na przykład, nie wiem. W, pamiętniku w rękopisie znalezionym w Saragosie, ale potrzebujemy też osoby, która zadba o to, żeby szablony w tym haśle dobrze działały. Kogoś, kto przetłumaczy hasło z jakiegoś języka i kogoś, kto potrafi, poprawi przecinki. I ta różnorodność i tego, że spotykają się osoby bardzo różnorodne, jest ogromną ogromną siłą tej, tej encyklopedii. Ja myślę, że to, gdybym miała znaleźć takich rzeczy, które Wikipedystów, Wikipedystki łączą, to jest to, że to są. Ogólnie bardzo różnorodni ludzie, których łączy to, że im zależy. Im zależy na, na świecie, na jakości wiedzy, na pomocy innym, na czymś w każdym razie im zależy i są gotowi w imię tego, że im zależy wziąć odpowiedzialność i zadziałać na rzecz, na rzecz tego. Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, która wikipedystów, wikipedystki łączy. A właściwie wikipedystów, to znaczy, przecież wikipedysta jest mężczyzną, o czym już w którejś z poprzednich audycji e, mówiłam. E, do 20% osób tworzących Wikipedię to są kobiety. Więcej nie. Nie wiemy e, też, czy istnieje bezpośrednia korelacja z tym, czy nie, ale to ale równocześnie tylko 15% haseł biograficznych Wikipedii to hasło o kobietach. I oczywiście nigdy nie będzie tak, że połowa haseł biograficznych w Wikipedii to będą hasła o kobietach, bo ze względów historycznych kobiety nie miały dostępu do wielu stanowisk, funkcji przez wieki. No ale jednak tak jest, że tych kobiet jest znacznie więcej i że tych haseł brakuje. Ale też nie wiadomo, czy to wynika z tego, że wikipedystek jest za mało, czy, czy nie, czy to zupełnie się nie wiąże. Natomiast dla Wikipedii, Jakiekolwa, jakiekolwiek nieobecność jakiejś grupy i dostępu do wiedzy tej grupy, no to to jest problem, dlatego że jeżeli połowa ludzkości nie bierze udziału w tworzeniu Wikipedii, to my nie mamy dostępu do, do wiedzy tych kobiet, tych nie wiem, naukowczyń, pisarek, tych badaczek. One coś wiedzą i mo, albo coś potrafią, a Wikipedia nie ma do tego dostępu, i to jest y, wielka szkoda. No, ale ten problem próbuje się rozwiązać, tak? To znaczy tak. Je są pomysły na to. Akcja Wikipedia, czy Wikipedia jest kobietą, chyba to jest jedna z takich e, akcji. Kiedyś była taka akcja, tak, Wikipedia też jest kobietą, teraz mamy taką akcję nieznane kobiety w Wikipedii. I to, są, to jest takie jednoczenie kobiet wokół właśnie, jednoczenie nie tylko kobiet, ale ogólnie osób współtworzących Wikipedię do tworzenia hasła o kobietach, ale jest też wspaniale działające we Wrocławiu kolektyw kariatyda, czyli taka grupa kobiet. Zajmujących się sztuką, która uzupełnia Wikipedię o hasła o artystkach i szkoli nowe edytorki. Na świecie dzieje się mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, więc mam nadzieję, że kobiet w Wikipedii będzie coraz więcej. Zapraszamy. Bardzo serdecznie, to jest niesamowita fajda. To teraz powiedz mi o tym, jak decydują, decydują o najważniejszych sprawach wikipedyści, bo oni się przecież nie znają, często nie widzieli się nigdy na oczy. Może widzą swoje edycje, na pewno widzą swoje edycje, szczególnie jeśli dyskutują o nich. Jak to się dzieje, że oni potrafią współpracować i stworzyć hasło, które jest potem medalowe, które no jest dobrej jakości encyklopedycznym hasłem. Wikipedia jest takim tworem, który nie mógłby powstać w pojedynkę, w związku z tym różne regulacje, które dotyczą tego, jak możemy współpracować i różne sposoby na tą współpracę w Wikipedii zajmują olbrzymie miejsce. To jest przede wszystkim tak, że kiedy mamy taką olbrzymią rzeszę ludzi, która ma się spotkać i, i współpracować, no to muszą istnieć zasady regulujące komunikację między tymi ludźmi. I mieliśmy już taką audycję o filarach Wikipedii, więc tylko szybciutko powiem, że Wikipedia zakłada, że kiedy się komunikujemy, no to zakładamy dobrą wolę drugiej strony i dyskutujemy z szacunkiem i uprzejmością wobec drugiej strony i to jest dla wikipedystów, wikipedystek bardzo ważne, żeby tak było, bo tylko w ten sposób ten projekt może się rozwijać i powstawać. Jest też bardzo wiele miejsc, w których wikipedyści, wikipedystki mogą dyskutować. Każde hasło ma swoją zakładkę dyskusja, więc jeżeli zauważymy w hasle coś, co nas tam zaniepokoi, albo na przykład będziemy mieć pomysł, jak można je rozbudować, ale sami nie potrafimy, no to możemy na stronie dyskusji coś napisać i wtedy wikipedyści, wikipedystki, którzy obserwują dane hasło, albo na przykład autor czy autorka, mogą się do tego odnieść. Może być też tak, że chcemy przedyskutować coś, co ma szersze znaczenie dla społeczności. I wtedy w Wikipedii istnieje taka przestrzeń. Dyskusji, ktoś nazywa kawiarenka pod wesołym encyklopedystą. <noise> Czyli to jest coś takiego jak forum dyskusyjne, podzielone na różne działy. Tam jest stolik ogólny, stolik techniczny, artykuły, wikipedii i tak dalej. I tam można przyjść z jakimś szerszym tematem, i tam społeczność będzie dyskutować o jakimś rozwiązaniu. No właśnie, ale wiesz co? Jedna rzecz tutaj chyba nam umyka, wydaje mi się, bo. Tak, jak o tym wszystkim mówisz, to wydaje się, że to jest bardzo bliskie demokracji. Natomiast demokracją zupełnie nie jest. Absolutnie Wikipedia nie jest demokracją, i ma to nawet zapisane w regułach, dlatego, że są, jakby wiedza nie jest czymś, co można sobie przegłosować. Po prostu. Dlatego, jeżeli nawet przyjdzie 10 osób i powie. Że I, Ziemia jest płaska. Że Ziemia jest płaska, no to jedna osoba, która będzie miała konkretne naukowe źródła na to, że no nie, <gryw> bardzo nie jest płaska, no to ta jedna osoba jakby w Wikipedii y, może zapisać w haśle to, to, co, to, co przyniosło na podstawie źródła, a nie te 10 osób, mimo że jest ich więcej. Dlatego w Wikipedii bardzo rzadko się głosuje i to jest y, jedną z takich ważnych zasad Wikipedii jest to, żeby... Unikać głosowań, jeżeli tylko się da. Czasami się nie da, natomiast wikipedyści raczej dyskutują i decyduje siła argumentów. Oczywiście, tak jak mówiłam, bywa tak, że, się, że nie da się tego związać bez głosowania. I tutaj um, takim historycznym przykładem jest kwestia nazewnictwa hasła ogdańsku w anglojęzycznej Wikipedii. To znaczy, w anglojęzycznej wikipedii istniał bardzo długi, wieloletni, bodajże. Czteroletni spór o to, czy hasło o mieście Gdańsk powinno się znajdować w angielskiej Wikipedii pod nazwą Gdańsk czy pod nazwą Danzig. I obie strony tego sporu. miały słuszne argumenty. Tak, miały źródła, miały argumenty. Istniało mnóstwo <coughs> pomysłów, jak to rozwiązać, bo może, no bo może całe hasło powinno się nazywać tak, ale dla pewnych okresów inaczej. Rozwiązań było bardzo dużo i ten spór trwał tak wiele lat i angażował. Tak mocno siły społeczności, że w pewnym momencie społeczność angielskiej w Wikipedii się poddała i przeprowadzono głosowanie, i, i w tym wypadku po prostu jednak sobie wygłosowano wiedzę, ale to też dlatego, że. Y że angażowało to tak dużo sił społeczności i naprawdę nie było jakiegoś jednego przeważającego argumentu, więc trzeba było wybrać inaczej. To możemy sobie od razu wyobrazić te tomy, yy, takie na w sądach, jak się układa akt, prawda? To od razu to tutaj też były takie akta w tej sprawie. Olbrzymie przestrzenie dyskusji, tak. Trudno było to ogarnąć już, i trzeba było to jakoś rozwiązać. No i takim słabym sposobem jest demokracja wtedy. Tak, no niestety, właśnie czasami tak jak wikipedyści. Na Naprawdę, naprawdę starają się nie głosować nad wiedzą tak czasami, kiedy już, no bo jakby w pewnym momencie pojawia się takie pytanie, czy... Czy, to, czy ta dyskusja i ustalenie tego w toku dyskusji służy dobru projektu, jeżeli angażuje tyle osób, które w tym czasie mogłoby to hasło gdańsko rozbudować albo jakiekolwiek inne hasło, bo pamiętajmy, że mamy tę społeczność, jej wielkość jest skończona, ale najcenniejszym zasobem Wikipedii jest czas tej społeczności mm -hmm. i to na co ta społeczność go przeznacza, jeżeli edytorzy dyskutują na jakiś temat, no to w tym czasie nie aktualizują, nie rozbudowują haseł, nie poprawiają szablonów, nie dodają zdjęć, i to też jest jakiś zasób, który trzeba sobie wliczać. No więc tak to z tym Gdańskiem było. Natomiast, no tak jak mówisz, Wikipedia nie jest demokracją. Więc, jeżeli ktoś miałby jakąś fantazję, że jak sprosi sobie dużo osób, żeby, jak, żeby coś w Wikipedii tak w cudzysłowie przepchnąć, to tak, to, to nie, nie, nie przejdzie. Nie zadziała. No nie zadziała albo i zadziała. No bo jeśli mamy dyskusję w haśle na temat jakiejś kontrowersyjnej rzeczy, to tam też należy uzyskać konsensus, czyli przekonać pozostałych. Uczestników dyskusji, wcale nie całej społeczności, prawda? Tylko uczestników dyskusji. Tak, konsensus to jest bardzo ważne słowo dla społeczności Wikipedii, bo to, to jest taki stan, do którego dążymy, jeżeli chcemy coś w Wikipedii zmienić. Jeżeli mamy pomysł na to, żeby zmienić jakąś zasadę, jeżeli mamy pomysł na to, żeby wprowadzić coś do Wikipedii, no to musimy właśnie ten konsensus uzyskać, czyli w toku dyskusji przekonać, no trudno powiedzieć, jaką część społeczności tak na oko, tak się mówi, że konsensus to tak, żeby było te trzy czwarte po, po jednej stronie, ale to, to, to nie jest, właśnie ponieważ to nie jest głosowanie, więc nie ma nie ma sztywnych, sztywnych progów, natomiast musi być tak, że społeczność czuje, że ten konsensus został osiągnięty. Mhm. A jak powiedz oprócz tego, że wikipedyści i wikipedystki spotykają się podczas edycji haseł, tak zupełnie spotykają się właściwie z swoim działaniem bardziej niż sami, no to oni się też spotykają, prawda? To znaczy jest Wikimania. Tak, wikipedyści... Uwielbiają się spotykać? Uwielbiamy się spotykać, bo ja oprócz tego, że, że pracuję w Wikimedia Polska, to jestem wikipedystką, więc uwielbiamy się spotykać. Ale nie wszyscy, y, tak. bo nie wszyscy na raz nie, nie byliby w stanie się spotkać. <grym> nie, nie byliby. No niektórzy się rzeczywiście, a, a niektórzy też wolą pozostać za tym w tym, w tym swoim otoczeniu, powiedzmy, wirtualnym. Natomiast te spotkania są. I wspomniałeś o Wikimani, która jest taką globalną konferencją Wikipedii, która się odbywa raz do roku w jednym miejscu na świecie i gromadzi do tysiąca osób. I co roku jest to w innym miejscu. W 2010 odbyło się w Polsce, właśnie w Gdańsku. I to jest takie wspaniałe święto społeczności, bo my wtedy spotykamy się i widzimy, jak bardzo globalnym projektem jesteśmy. I, I z jak wielu zakątków świata przyjeżdżamy i dyskutujemy uczymy się od siebie nawzajem, ale też się poznajemy, świętujemy, nawiązujemy jakieś e, współpracę. E, tutaj w Polsce też się spotykamy trzy razy do roku na takich ogólnopolskich konferencjach. Mamy spotkania społeczności lokalnych, ale mamy też takie wydarzenia celowe. E, wokół edytowania jakiegoś tematu to się ładnie nazywa edytony. Dodam jako ciekawostkę, że edyton to jest <grym> teologizm który wyrósł z błędu, to znaczy zawsze się mówiło o tym maraton edycyjny, i po angielsku to był editaton, natomiast jedna z grup współpracujących właśnie z, z nami, zapraszając na, na takie wydarzenie, błędnie napisała edyton zamiast editaton, no i to słowo z nami zostało jako określenie takich wydarzeń, bo się wszystkim bardzo spodobało, więc na edytonach, czyli takich spotkaniach edycyjnych wokół jakiegoś, Tematu też się widujemy. Zasada ekonomiczności, słownictwa tutaj wygrała. Tak, I, ale to było po prostu tak, od razu wszyscy pomyśleli, że tego błędu poprawiać nie będziemy. No i po co się spotykają ci wikipedyści? Żeby sobie pogadać, żeby się poznać, żeby zobaczyć się, czy, czy żeby to pracować. Wszystko, wszystko naraz. To znaczy, czasami się spotykamy po to, żeby sobie coś tam poprawić w jakichś hasłach. Mamy listę hasłów, które chcemy napisać. Czasami się spotykamy po to, żeby rozwiązać wspólnie jakieś problemy związane z Wikipedią. Czasami się spotykamy po to, żeby się od siebie nawzajem uczyć i dowiadywać. Ale czasami też po to, żeby się poznać i porozmawiać. No, też nie każdy ma taki komfort w życiu, jak ja, ponieważ jestem żoną wikipedysty, więc ja mogę sobie siedząc w domu przy kolacji, porozmawiać z kimś, kto mi tam nie umrze z nudów, jak mu będę tłumaczyć, że tutaj w Wikipedii jakieś zmiany w szablonach, a tu napisałam hasło, a tutaj takie jest ciekawe, interesujące głosowanie w tej Wikipedii, no to ja mam, ja tak mogę codziennie przy kolacji i jest super, ale no, nie każdy tak ma, więc fajnie się czasami spotkać w tym gronie i sobie też o tych wszystkich rzeczach e, porozmawiać. No ale ta znajomość to właśnie wynikła chyba z Wikipedii. Nie. Nie. <laughs> nie. nie, nie jesteśmy, niestety nie mamy takiej pięknej historii, że spojrzeliśmy nawzajem na swoje hasła... Oczy nam rozbłysły. <laughs> Nie, byliśmy już małżeństwem, kiedy zaczęliśmy, zaczęliśmy edytować, natomiast zaczynaliśmy edytować razem. Mhm. No to powiedz, jak ta współpraca wygląda? To znaczy, jak wikipedyści współpracują, bo często mają bardzo różne poglądy, są z bardzo, tak jak mówiłaś, bardzo różnorodni. No i jak, jak udaje im się dojść do tego konsensusu? Jak udaje im się ustalić jednak wspólną treść hasła? pozbyć skrajności albo zawrzeć je w jakiś sposób. Jak to się udaje? Jak, jak to działa, że nie obrażamy się na siebie, tak? że nie obrażają się na siebie, odchodzą w swoje strony i, i zapominają o temacie? To jest tak, że pewnie czytelnikom i czytelniczkom Wikipedii tak się instynktownie wydaje, że pewnie jest jakiś redaktor naczelny albo jakaś redakcja. Jak ci wikipedyści się kłócą, to te przychodzi redakcja i mówi nie, ty nie masz racji, ty masz rację. No są administratorzy. Ale oni nie są od tego. Oni nie są od tego, mało tego, oni nie są hierarchicznie wyżej od innych użytkowników. To znaczy administratora no, uprawnienia mają wyższe. E, tak? Mają pewne no. uprawnienia techniczne, których nie mają przeciętni Wikipedyści, Wikipedystki. Ja jestem administratorką, więc mam takie uprawnienia i oczywiście mam kilka dodatkowych takich guziczków. Mogę nacisnąć usuń hasło, mogę nacisnąć zablokuj użytkownika. Natomiast w jakich sytuacjach ja to mogę zrobić i na jakiej zasadzie zdecydowała społeczność i wytworzyła konkretne zasady dla mnie i jeżeli ja się tym zasadom będę sprzeniewierzać bo zacznie mi się mylnie wydawać, że jestem hierarchicznie wyżej i to ja mogę decydować, no to wtedy społeczność może mi za pomocą takiego sądu koleżeńskiego Wikipedii te uprawnienia odebrać administratorskie. Więc rzeczywiście są różne grupy użytkowników, które pełnią różne role techniczne, natomiast nie ma hierarchii jako takiej. I to jest fascynujące i wiele osób mi nie wierzy, ale to jest rzeczywiście tak, że kiedy zasiadamy przed komputerami, i dyskutujemy w Wikipedii, to ja z moimi dwunastoma latami edytowania i z moimi uprawnieniami administratorskimi i wszystkim innym jestem, mam tak samo, jestem równoważna osobie, która właśnie wykonała, wykonała swoją pierwszą edycję. Jeżeli my się spieramy, to Stasz nie zdecyduje, uprawnienia nie zdecydują, zdecyduje waga argumentów i siła źródeł, które możemy w tej dyskusji przywołać. Więc jeżeli Wikipedyści, Wikipedystki się spierają, no to rzeczywiście istnieją. Bardzo poważnie traktowane zasady tego, w jaki sposób mogą się ze sobą komunikować, czyli nie obrażamy się personalnie, rozmawiamy o hasłach, a nie o sobie nawzajem, przedstawiamy sobie argumenty, opieramy się na zewnętrznych źródłach informacji, jeżeli chcemy coś rozstrzygnąć, a jeżeli nie potrafimy tego zrobić, no to sięgamy po pomoc społeczności. Czy na przykład przynosimy dyskusję na szersze forum i mówimy, no, my tutaj we dwójkę wymieniliśmy tyle, a tyle wiadomości o tym hasle i nie możemy dojść do porozumienia, może niech cała społeczność tutaj roz, rozsądzi, możemy poprosić o mediację jakichś Wikipedystów. Są bardzo, różne, są bardzo różne sposoby. Natomiast badania dowodzą, że generalnie konflikt hasłom Wikipedii służy. Dlatego, że kiedy dlatego, że kiedy wikipedyści wikipedystki się wspierają, no to przynoszą więcej źródeł, lepszej jakości. Porównują je, zestawiają i hasło rośnie. I paradoksalnie te hasła, które budzą emocje z jakiegoś powodu, one są lepiej opracowane niż te hasła, które tak naprawdę dotyczą tak um... Niszowego zagadnienia, że być może interesują tylko tę osobę, która je napisała, bo hmm. wtedy nie może to zostać skontrowane przez kogoś innego, kto ma inny pogląd. Y -y -y. Tak. Kto szuka innych źródeł, też, albo kto tak. ma inne źródła. Y no dobrze, to już mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Mówisz, że nie ma hierarchii e nie ma. w Wikipedii, natomiast są uprawnienia. Tak, są różne role. No to jak to wygląda? Jesteśmy powiedzmy początkującym Wikipedystą, no to co? To kim jesteśmy w takim razie? Zaczynamy, kiedy zaczynamy, znaczy podstawowym takim podziałem między edytorami i edytorkami jest to, czy to są osoby zalogowane, czy niezalogowane. No bo możemy też Wikipedię edytować, nie zakładając konta i możemy to robić w cudzysłowie anonimowo, chociaż de facto wtedy w historii edycji hasła, bo każde hasło ma skrupulatną historię edycji, gdzie jest napisane kto co zmienił, no to widnieje wtedy nasz numer IP. Więc paradoksalnie, nie zakładając konta, jesteśmy mniej anonimowi niż wtedy, kiedy je założymy. Możemy też założyć konto. I wtedy m, najpierw nie jesteśmy takim, e, najpierw jesteśmy takim użytkownikiem, który różnych rzeczy robić nie może. Nie może na przykład przenieść hasła z miejsca na miejsce, e, musi chyba kapcze wpisywać takie różne rzeczy. A po wykonaniu, bodajże. Nie pamiętam, ilu edycji, chyba 10 edycji i po paru dniach zyskujemy status automatycznie zatwierdzonego użytkownika, użytkowniczki, wtedy możemy przynosić hasła pod inną nazwę. Możemy jeszcze tam parę innych rzeczy robić. I tak sobie możemy edytować. Po jakimś czasie, kiedy się okaże, że nasze edycje są wszystkie dobrej jakości i nie przyszliśmy i. Po... I kiedy już widać wyraźnie, że nie przyszliśmy z wolą szkodzenia Wikipedii, no to zyskujemy uprawnienia redaktora, redaktorki. To są takie uprawnienia, które pozwalają nam oznaczać hasła jako wolne od widocznych gołym okiem wandalizmów. Bo to jest tak, że kiedy hasło się w Wikipedii, kiedy jakaś zmiana się w Wikipedii w jakimś hasle pojawia, no to, ono, no to ona, jeżeli nie została dokonana przez redaktora, redaktorkę. Oczekuje na przejrzenie, czyli czytelnicy tego hasła jeszcze nie widzą, znaczy tej zmiany jeszcze nie widzą, tego nowego stanu hasła. Znaczy, mogą zobaczyć, ale nie widzą. Mogą zobaczyć, domyślnie, ale domyślnie, się. tak. I dopiero musi przyjść jakaś osoba, która oznaczy, że tutaj nie ma widocznego gołym okiem wandalizmu. Co to jest widoczny głębokiem wandalizm? Wikipedyści oczywiście dyskutują na ten temat i mają różne tutaj, też się tutaj ścierają, różne wizje na to i to bardzo dobrze, że się ścierają, bo, no bo społeczność musi dyskutować, to musi żyć i musi... I musi jakoś te swoje wizje ścierać Prowadzi i Prowadzi do rozwoju. No. Tak, jak, jak najbardziej. Jakbyśmy się wszyscy zgadzali w tej Wikipedii, to byśmy ją nadal tworzyli, tak samo jak tworzyliśmy ją w 2001. E, więc e, ale tak na, na najprościej, no to jeżeli ktoś wpisze, nie wiem, brzydki wyraz, przypadkowy ciąg znaków, wykasuje treść tego hasła, popsuje coś no to to jest widoczny gołym okiem wandalizm. Także ja otwieram tą zmianę i widzę, że coś jest nie tak od razu, bez wgłębiania się, no to wtedy nie mogę jej oznaczyć właśnie. I tym się zajmują redaktorzy, redaktorki. I jak już po jakimś czasie taki redaktor, redaktorka sobie edytuje, no to może już zostać tutaj w tym, w tym miejscu i nie musi przyjmować innych ról. Mhm, ale oprócz tego jej, jej albo jego edycje od razu są automatycznie, automatycznie. przejrzane. Mhm. Tak. I to, jest taki, I to jest taka rola w społeczności, do której każdy, kto zaczyna edytować jakby w pewnym momencie swojego rozwoju wikipediowego, powinien dojść. Ale potem są już takie role, które można podjąć, ale nie trzeba. Jedną z tych roli jest administrator. No i trzeba Ten się nie. postarać też, to już nie I jest tak z automatu. Postarać. Tak, to tak nie przyjdzie samo. I też to, kim są administratorzy i administratorki i jaka jest ich rola w społeczności, to też oczywiście jest... Um, taka Przedmiot takiej dyskusji w tej społeczności. Niektórzy uważają, że właśnie administratora powinno się nazywać i tak bywają nazywani miotlarzem, czyli taką osobą, która wykonuje proste prace, porządkowe i to nie jest żadna ważna rola. Są osoby, które uważają, że na administratorach ciąży szczególna odpowiedzialność czy za zachowywanie zasad Wikipedii, za dawanie przykładu swoim zachowaniem. Jak się takim administratorem, administratorką zostaje? Należy się zgłosić lub być przez kogoś zgłoszony do takiej roli, i wtedy społeczność zadaje pytania i przez dwa tygodnie sobie głosuje. Ale to inny administrator musi zgłosić? Nie. Ktokolwiek, tak naprawdę, chociaż oczywiście, no jakby ma znaczenie, kto nas zgłasza, w tym sensie, że y, zwracamy uwagę, czyją rekomendację ta osoba. Zyskuje, bo jest, to jakiś, bo jest to jakiś sygnał zaufania. Mhm. Natomiast, oczywiście, można też się samemu zgłosić. No i jest głosowanie społeczności, społeczność zadaje pytania i jeżeli ta osoba otrzyma 80% głosów, przy czym nie każdy może głosować. Tam są też jakieś progi, od ilu edycji i jakiego stażu w Wikipedii głosować można w takich wyborach. To zostaje administratorem i wtedy zyskuje te kilka dodatkowych przycisków, czyli może blokować, usuwać, łączyć treść artykułów i robić jeszcze parę innych technicznych rzeczy, zgodnie z wytycznymi społeczności, ale wbrew temu, co wiele osób uważa, nie ma się żadnej władzy. Są też takie role jak na przykład check user. Czyli osoba, która ma dostęp do pewnych danych dotyczących osób edytujących, czyli do rodzaju przeglądarek, do, nie wiem, numeru i tak dalej, żeby mogła sprawdzić, czy ktoś nie oszukuje w głosowaniu. Czyli na przykład, czy jeżeli w głosowaniu pojawia się nagle ktoś i tutaj głosuje, czy ta sama osoba nie głosuje na dwie ręce, do tego służy na przykład Czekiwzę właśnie. To jest taka mała grupa, bo to są osoby szczególnie zaufane, bo mają dostęp do danych, do których mm -hmm. nie mają. Są rewizorzy. To są trzy osoby. To zawsze muszą być więcej niż dwie osoby. W polskiej Wikipedii są trzy osoby. Ja byłam przez jakiś czas rewizorką. To są osoby, których zadaniem jest kasowanie informacji, danych osobowych z Wikipedii tak bardzo, żeby nawet administratorzy tego nie widzieli. To znaczy, jeżeli ktoś w haśle wpisałby na przykład Twój numer telefonu albo twój numer dowodu, nie daj Boże, no to wtedy, jeżeli administrator to usunie, no to spoko, ale nadal widzą to inni administratorzy. Więc wtedy się wzywa rewizora, który chowa to tak bardzo, że widzi to tylko ta trójka rewizorów i nikt inny. I to do, z tym, że są bardzo szczegółowe zasady dotyczące tego, co takie rewizor może ukryć, a co nie. I to dotyczy wyłącznie e, danych osobowych. I takich mm -hmm. bardzo drażliwych informacji. Ja o, już dalej bym nie sięgał. Tak, to mnóstwo rzeczy można w tej <śmiech> <śmiech> Wikipedii robić na różnych, na różnych poziomach, ale tak, no bardzo krótko mówiąc, są różne role. Jest też, żeby było śmiesznie, oprócz tych to jest też taka, jest też taka. Typologia wikipedystów, tak się dzielimy na takie, na takie typy, czasami żartobliwie, ale można mówić, że ktoś jest wiki gnomem, czyli to jest taką mhm. osobą, która poprawia tylko małe elementy, że ktoś jest wiki wróżką, czyli ma takie zwyczaje edycyjne, że sprawia, że hasła wyglądają ładniej, czyli to jakiś obrazek i tak dalej. Też są, takie, też są takie podziały w społeczności. Są odznaki też przyznawane tak. przez Można innych członków stać. społeczności. I to, co chyba od jakiegoś czasu jest mocno akcentowane, to podziękowania dla wikipedystów. Tak. To znaczy, jeśli ktoś zrobi edycję, a my wchodzimy i chcemy zrobić tą samą edycję, na przykład, bo się spóźniliśmy troszeczkę, no to możemy podziękować tej osobie, która wcześniej to zrobiła, bo, bo, albo, bo fajnie, że zrobiła. Albo jeżeli ktoś napisze ciekawe hasło, to możemy też mu wysłać takie podziękowanie. Albo jeżeli ktoś coś poprawi w naszym haśle, bo na przykład zrobiliśmy literówkę, ktoś przed i poprawił, albo dodał ciekawą informację, można i badania dowodzą, że te podziękowania podnoszą aktywność tych, którym zostały udzielone. To znaczy czucie, że nasza praca kogoś obchodzi, ktoś jest nam za nią wdzięczny, zwiększa naszą motywację do tego, żeby edytować, dlatego drodzy czytelnicy, czytelniczki, jeżeli jesteście edytorami, edytorkami Wikipedii i macie tam konto, bo nie mając chyba nie można tego zrobić i chcecie, żeby Wikipedia dalej rosła, to czasami dziękujcie wikipedystom, wikipedystkom za ich pracę, na pewno będzie im super miło i to pomoże tej Wikipedii rosnąć. To na pewno nie jest ostatnia audycja na temat społeczności, bo, bo to jest bardzo obszerny temat i staje się też tematem prac naukowych nawet. W związku z czym nie wyczerpiemy go dzisiaj. Ale tego nie wyczerpie. Ale tutaj, tutaj, tutaj postawimy kropkę. Dziękuję bardzo. Natalia Szafranko-Zakowska była moim gościem. Dziękuję bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org. Lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.